Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym... Nie, Manko, ja jestem Tritsus, witam wszystkich w odcinku. Witamy, słuchajcie, mamy dzisiaj dla was bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ zupełnie inny niż wszystkie. To dlaczego? Prawda. Ponieważ dzisiaj będę trollował Ernesta, będę go trollował. A nie dlatego, że jestem zawinięty w kot, stary? A to też. Jak taka baba? To też trochę jestem. Wspominam wam waszą mamę, napiszcie w komentarzu. Otóż dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że będziemy się trollować. Dokładnie. Będziemy rzucać monetą na początku. Kto będziemy rzucać monetą. Raz rzucimy monetą, mordo. Będziemy się trollować, ale creeperami. No. Mamy specjalne creepery, które działają i jeden z nas będzie ukryty, niewidzialny. Bardzo dużo, tak. Niewidzialny, a drugi będzie spawnował mu potwory. Dobra, dawaj, stary. Ja jestem orzeł, jak orzełek polski. Ale ja uwielbiam ptaki. Nie, stary, tutaj jest Lincoln albo budynek. To ja chcę polską. Nie, jest ja United nie ufam States innym. Of America. Ja nie ufam innym walutom, stary. Dobra, jesteś 1 cent czy ten, czy Lincoln? 50 cent, mordo. Dobra, to ty jesteś 50 cent, ja jestem Lincoln, tak? Tak. Dobra, uwaga, rzucam. Ale czekaj, zaraz, kto? W sensie, czekaj. Wygrałem, ale, wygrałem. Stary, nie ustaliliśmy, co wygrywasz. Co wygrywasz, no właśnie. Ja pierdolę, to jest głupie, weźcie ludzie, zasubskrybujcie, bo każda zasubskrybujcie kanał, słuchajcie. Zostawcie łapy w górę, oczywiście, także pod odcinkiem. Dobra, jeszcze raz. To jest pół IQ. Stary, wygrany jest game masterem, tak? Czyli lata sobie na game modzie i troluje. Dobra, to w takim razie Lincoln czy Cent? 50 cent. Lincoln. Czy ja jestem Game Masterem? Czy o cię nie! Truje? Kozacko! Wow! Nie. Dobra. Słuchajcie, sobie creepery. Ale ja jestem lepszym od ciebie Game Masterem. Razie, teraz się ogólnie z Zipkiem przestajemy gadać do siebie, prawda? Tak. Nie, ty mnie słyszysz? Nie, ja ciebie słyszę. Ty mnie słyszysz, no. A ty mnie nie słyszysz. Tak. O, dobra, ogólnie są dwa odcinki. Jeden jest u Zipka, drugi jest u mnie na kanale. Dokładnie. Więc możecie sobie obczaić obydwie perspektywy, jakby co. Zapraszam również do Ernesta, ponieważ zobaczycie u niego, jak on się z nami bawił, jak sobie myślał, a z kolei... Zobaczycie, jaki będę niemiły po prostu. O nie, a z kolei u mnie będzie to tak... O nie, to będzie straszne. Jeszcze chciałem wam pokazać, patrzcie. Nie pokazuj nic, czego tutaj nie ma, stary. Tutaj macie szczyt debilizmu Zipka. Mieliśmy tu zacząć odcinek, a on całkowicie przypadkowo... dobra, nieważne. Nic się nie dzieje, zobacz, tu się nic nie stało. Widzisz? No. Wszystko działa jak trzeba. Nieważne, dobra, stary, lecimy na jakąś polanę i zaczynamy odcinek. Więc od teraz, od tego momentu, słuchajcie, zaczynamy nasz challenge i moim zadaniem jest to, żeby zdobyć diamenty, żeby zdobyć diamentowy kill off i żeby być w stanie uciec, słuchajcie, do netheru. To jest nasza jedyna droga ucieczki, ale w międzyczasie muszę się rozglądać wszędzie dookoła, żeby Ernest tylko w żaden sposób nie zaskoczył jakimś creeperem, bo te creepery są na serio, serio, mega powalone. Serio, one są tak chore, że one wywracają świat na przykład. O, właśnie mówię, o czymś takim, halo, halo. Co to jest za creeper? Czy to jest zwykły creeper? Tutaj jakaś... Dziękuję, że zwykły creeper... Spokojnie. Ja cię widzę, spokojnie, panie. Zipek, ja cię sobie widzę. Nie mogę przez ciebie. Daj mi spokój. Sobie, nie, na razie uciekamy. Ja nie pozwolę tutaj na takie zabawy ze mną. Przede mną nie ma ucieczki. Przestań, bo to jest straszne, że ty możesz mówić, kiedy chcesz. To jest przerażające. Dobra, robię sobie crafting table, bo to jest rzecz, którą musimy zrobić w miarę szybko, ale... Okej, okay. No spokojnie. Trzeba zaskoczyć go. To jest... Kurde, najgorsze, że on mnie słyszy! Więc nie mogę tutaj ukrywać nic. Słyszę, jak się śmieje z drugiego pokoju. Dobra, szybko akcja. Okej, okay, spadamy stąd. Spadamy. Nie, tylko nie ten creeper! Ten creeper jest chłopski. Ja nie mam jeszcze zbro... O, tego lubię akurat. Tego lubię. Ten jest spoko, zobaczcie, jak on działa. O! On go wysadzi! Okej, okay, uff. Na szczęście jeden mnie uratował przed drugim. I robimy, słuchajcie, pierwszą rzecz... O nie! Słyszałem! Ten jest spoko, ten jest w porządku, zobaczcie. Whee! I spadamy. O nie, jednak nie jest w porządku, mam 3 serduszka życia. Dobra, kopiemy, słuchajcie, stona. Największy problem będzie, kiedy pójdziemy do kopalni. On już mi nie daje spokoju. Zipek, pora na prezent. Spaduwa! Nie, pora na prezent. Spaduwa, ja mam prezent, stary 2 ser... Pora na prezent. O! Masz. Dzień dobry, ale co, on mnie... O, jaki fajny. O, mam. Dziękuję. Najgorsze będzie, jak wejdziemy do jaskini, nie? Bo on wtedy może nas łatwo tutaj... Ja go widzę przez cały czas. Dzięki ja cię za pomysł, widzę. Stary. Ja cię widzę. Słabo się ukrywasz. Okej, okay, mamy kill off. Weźmiemy sobie kamień na spokojnie kamień. Teraz, żeby mieć... Także miecz. Nie! Co się stało? Co to było? Co to za... O nie! Gdzie jest mój crafting table teraz? Tylko nie to! Jakie to jest gigantyczne! Jaki gigantyczny wybuch! I teraz zgubiłem... Odwrócone creepery! Nie! O nie.
Powiem szczerze, 1-0 kiepski początek. O, są moje itemy. Sztos. Ej, ale to nam w sumie pomogło. Mamy teraz mnóstwo stone'a, którego możemy sobie zdobyć. I może nawet żelazo gdzieś tu się kryje. Kto wie, może było żelazo, które odwrócił creeper. Uwaga, uwaga. Nie, chyba nie ma żadnego żelaza. Więc mamy tylko i wyłącznie... O, to jest ogniowy creeper. Jak on wybucha? Aż sam jestem ciekaw. O nie, to zrobił lawę, nie! Spadł. Spadam stąd. Potrzebujemy znowu craftingu. Na szczęście zabrałem trochę drewna, więc jest git. Dobra, teraz się aż tak nie przeszkadzam, dawaj, możesz się skupić na graniu. Tak, w końcu? Nareszcie mogę się skupić, dobra. Zamiast iść kopać się w dół, gdzie jest mało miejsca, to pójdziemy, znajdziemy sobie jaskinię, która będzie w miarę obszerna i dzięki temu będziemy mieli szansę w jakikolwiek sposób tutaj sobie poradzić z nim. O, i miecz na pewno się przyda do rozwalania tych creeperów. Najgorsze jest to, że te creepery są na tyle ciekawe, że ja chciałbym zobaczyć, jak one wybuchają i co one robią, a przy okazji też nie chcę ginąć za dużo i chciałbym po prostu przejść ten challenge jak najszybciej. A on mi nalicza jeszcze dodatkowo punkty. Ekstra. Powiem wam, że... Jakie punkty? No powiedziałeś, że 1-0, jak zginąłem. A, ale to było dla jaj, nie ma żadnych punktów. Okej, okay, to dobrze. Mamy jaskinię, mamy kobla, co najważniejsze, więc zrobimy piecyk i... O nie, tu nic nie widać, kompletnie jest za ciemno. Tylko nie to. Oby tutaj było jakikolwiek węgiel tutaj. O, jest lawa! No po co nam ta lawa? Może tam coś być w sumie. O nie, już przestraszyłem, że jest ktoś za mną. Fakt, to jest takie denerwujące, że w każdej chwili on może się coś stać. I że za mną ktoś może postawić nagle creepera. Dobra, przechodzimy na spokojnie koło lawy. O, tu jest creeper. Jakiś zespawnował się sam chyba. O nie, ile ich tu jest? Co jest? Nie, chyba się same nie zespawnowały raczej. Ile ich tam jest? Dobra, zamykam tu. Chyba. Nie, jak wybuchnie jeden. Okej, okay, wybuch chyba. Nie! Wszystko mi się spaliło! Ej, tutaj są twoje itemy, nie spaliły się. Masz farta. Jak to? Daję ci stare rzeczy. O, czemu? Jaki miły jesteś, wow, dobra. I stary, dzięki. Dlatego, że to nie było zamierzone. Nie chciałem ci spalić wszystkich itemków, więc to nie może być chamski odcinek. To ma być przeszkadzanie, dobra. Ale nie chcę ci kopać zabawy całej. Dobra, jakby, dzięki, czaisz. Dzięki wielkie. To jest niespodziewane, dobra, dawaj. To siema. Ale dawaj mi jeszcze te, dawaj, no. Dawaj mi jeszcze pochodnie. Nie słyszę cię. Masz coś się... O nie! O, dzień dobry, przyjacielu. Czyli nie dasz mi pochodni? Nie ma mowy. Oh my god. No dobra, wchodzę do jaskini, w której kompletnie nic nie widzę. Nie, serio, nic nie widzę, kompletnie. Nie, wychodzę stąd, wychodzę stąd. Zrobimy po prostu węgiel drzewny i tyle. O, cześć kumpel. O, pochodnie. Jezu, ty to jednak miły jesteś, ja nie będę dla ciebie taki miły. Od razu mówię. Bardzo miło ze strony naszego Game Mastera, że nam tam pomaga. Jakby zależy wszystko od osoby, która wam tutaj podaje różne rzeczy, albo jest żelazo, które jest mi już niepotrzebne. Dzięki mojemu wspaniałemu Game Masterowi, dziękuję bardzo, Ernest. Dziękuję, Tritsus, dziękuję. Dobra, mam pomysł, co zrobimy, patrzcie. O, i teraz on się już do nas nie dostanie, nie ma takiej opcji. I idziemy w dół. I on nawet nie wie pewnie, gdzie jesteśmy. O, słyszę wodę, a jego jakby nigdzie nie ma i dobrze, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nigdzie go... Ufa! Nie! 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 Co tu się dzieje? Nie! Co ty żeś zrobił? Moment, gdy o nie, co to jest? Kopalni, jedyne co słyszysz to maniakalny śmiech i wybuchy. O nie! O nie, tu jest też creeper odwrócony! Nie wybuchaj! Mam pół serduszka, No nie. Stary, cały odcinek czekałem właśnie na tą jedną pułapkę, wiesz? Kurde. Cały odcinek, dosłownie. A few moments later. O, są moje itemy, sztos. Kurde, został nam tylko jeden kill off. O nie. Ale zobaczcie, ile tutaj rzeczy jest. Ty, może znajdziemy tutaj coś nawet dobrego, jakiegoś piaksa czy coś? Co to jest za poziom? To jest poziom 14, więc jesteśmy blisko diamentów. Może coś tu jest w sumie. Są emeraldy. Ale diaksów chyba nie ma. Nie widzę, żeby były jakiekolwiek. Niedobrze! Tu jest jaskinia. W jaskiniach często są diamenty, a? O tak. Idziemy do jaskini. Zobaczymy, co tu... O nie. Nie wiem, co to za creeper. O! Gdzie my jesteśmy? O nie. Nie wiem, gdzie ja jestem. Tylko nie to. Co się ze mną stało?
O cholercia. Witaj w moim świecie, Zipek. Ej, tutaj jest, naprawdę jest straszne. Dobra, 26 poziom to jest? Czemu my jesteśmy tak wysoko? Przecież byłem na 14. Halo, co to ma być? W jaki sposób się tutaj w ogóle znaleźliśmy? Magia. Wracam na swoje miejsce, czyli na 11 i szukamy diamentów. O! Zaraz. Słyszałem coś. Coś jakby z tej strony, jakby było coś niszczone. O! O! Czy on to zbudował, czy to już było? Nie wiem, kopię się dalej. Co jest grane? Dobra, załatamy to i zobaczymy, czy coś jest tam. Diamenty! 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 O, sztos! Ty, są tu diaksy! Ale czekajcie, zaraz, chwila, moment. O właśnie, to jest podpucha. Tutaj niczego nie ma. To nie są prawdziwe diamenty, prawda? O nie, tu jest, nie, za dużo tych creeperów. Co to za creeper? Jak on działa? Wybuchaj. Okej, okay, i co to da? Nie, lawa. Tutaj w ogóle lawy biegać. O, dzień dobry panu. Dzień dobry. Siema. Zbierzemy. Szybko. Szybka akcja zbierania diamentów. Teraz będzie cię czekała, stary, twoja ostatnia atrakcja w tym odcinku. Jaka? A, przekonasz się niedługo. O nie. O nie. Dobra, zaraz, chwila, moment. A teraz tak. O nie. Zginąłem. I przez to, że zginąłem, nie mam drewna. I teraz wychodzi na to, że muszę wracać na górę, zdobyć drewno, po czym znowu muszę wrócić tutaj w to miejsce. Nawet crafting table nie mam. Okej, dobra. Zrobimy tak, lecimy do góry. Wykopiemy się, po czym się wkopiemy z powrotem w to samo miejsce. Dzięki temu będziemy wiedzieć, gdzie jest obsydian. O nie, jak ja mam kopać obsydian, jak on będzie przez cały czas coś spawnował przecież? O, to mój tunel. O, co jest? Co jest grane? Gdzie jestem? Co to jest? What the hell? Gdzie ty mnie steleportowałeś? Witam, może chciałbyś pójść do Endu zamiast do Netheru w tym odcinku? Co? Jak to? Przecież będę zbierał... No to jest twierdza, która prowadzi do Endu. Tak? Tak wyglądają twierdze? Tak, no nigdy nie byłeś, dlatego chciałem ci zapewnić atrakcję w tym odcinku. What? Żebyś zobaczył, jak wygląda twierdza, stary. Jestem Game Masterem, ale to nie oznacza, że muszę robić tylko złe rzeczy. Tylko robić ciekawe rzeczy po prostu. Ej, naprawdę, rzeczywiście nigdy nie byłem w Endzie. Tak, nie widziałem tej twierdzy, byłem tylko i wyłącznie na kwadratowej, ale tam było już jakby od razu już był teleport, nie wiedziałem, że takie coś jest. Dobra, tylko co, gdzie ja mam iść, skoro tak? No przecież tu jest zamknięte. Ej, trochę przerażające jest to miejsce. Tu są jakieś kraty w ogóle i tak dalej. Kurde, zgubiłem się już! Jestem jak w labiryncie! Może tu coś jest? Nie, też jest ślepy zaułek. Ej, Beski, tu pierwszy raz jestem w twierdzy. Nie mam pojęcia, którędy mam chodzić. Pewnie wydaje wam się, że jestem jakiś głupi, nieogarnięty. Cześć, ciastku. Wybuchaj. Dzięki. Ej, te ciastkowe są takie fajne. Jest! Jest, patrzcie! Jest teleport do twierdzy! Znaczy do Endu. Ale są też te szynszyle małe. O nie! Nie, ile ich tu jest? Co jest? Czy z tej strony też? Z każdej strony? Serio? Tu jest skrzynka jakaś. Dobra, bierzemy to. Okej. Jest git, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, musimy teraz się przygotować. Zrobimy sobie na pewno, słuchajcie, miecz. Zrobimy sobie na pewno kill off. I zrobimy, co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić zbrojkę w sumie. Więc zrobimy zbroję. I tyle chyba na tyle. Na tyle nam tylko starczy. Dobra, ja chcę już stąd wyjść, bo ja nic nie widzę kompletnie. O, jest! Jest wyjście. Szynszyle małe! A, ufa, ty mi pomagasz, git. O nie wybuchaj! Uff, co to jest? Czemu on nic nie robi? Ej, one nic nie robią! Co?! Co się stało?! Czy one nic nie robiły, no?! O nie! Przecież one nic nie robiły, o co chodzi? Co to był za creeper dziwny? Co to jest za dziwaczny creeper w ogóle? Przecież on znika! Patrzcie! Widzicie? O co tu chodzi? Spójrz za siebie. O nie! No, cholera jasna! Nie, co tu się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. O, a co to takiego? Czemu mnie tepnąłeś akurat tutaj? O, są te jaja. Dawaj te jaja. Dobre. Na razie. Co? Nie! Czemu to nie zadziałało? Ej, chciałem szybko uciec. Dlaczego to nie zadziałało? Czemu ten świat mnie zateleportował? Co się stało? Co? Brakuje jednego? Były wszystkie. Nie trafiłeś, stary. To spadam, na razie. O nie, jestem zamknięty.
Nie mam nawet kilofa, żeby się stąd wydostać. Pomożesz mi wydostać się stąd? Ernest, pomóż mi, proszę. O! Ta! To super. Kozacko. Dał mi drewniany, kurde, kilof. No nie mógł nic gorszego. Okej, chyba to jest wyjście już. O kurde, ile tu jest creeperów! To są teleportujące creepery. O nie, one zabijają bardzo łatwo. One bardzo łatwo można zginąć od nich. 5 minutes later. Dobra, czyli przedostałem się do endu. Teraz jestem już na normalnym świecie, bo zginąłem. Ale przedostałem się do endu, czyli wychodzi na to, że przeszedłem. Stary, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Pokażemy jeszcze normalnie, creepery działają, stary? No, dokładnie, bo mało Dobra. Pokazaliśmy tych creeperów, a ich jest całe mnóstwo i są naprawdę fajne. Dobra, także słuchaj, mam całe mnóstwo creeperów. Okej. Okay. Więc bądź gotowy na to, że teraz w tym momencie zacznie je spawnować wokół ciebie. Co to jest? Co to jest o, za creeper? To jest ziemny. To jest ziemny. Jak działa ziemny? Dawaj. O, ciastka! Nie, to ciastka! Ale fajny! No, dobra, uwaga, następny creeper. O, ten creeper jest fajny! Co zrobisz? Wow! Wow! Ej, co to ma być? Co to ma być, stary? Na i ten oczywiście jest jeden z najfajniejszych. Lecimy! Woo! No ej! Dawaj go! No! Ej, ten jest fajny, ten jest mega fajny. Dobra, kolejny creeper! O, patrz jaki fajny! Zobacz! O, friendly. Ale nie dotykaj go, właśnie, bo to jest no mega patrzcie, fajny. On jest miły, póki go nie dotkniecie, a jak chcecie go pogłaskać, to patrzcie. Bang! Co? I wybucha, słuchajcie, jak ten. Wybucha jak naładowany. Elo? O nie, tylko nie to. O nie! O nie! O nie. Ej. Nie możesz wyjść! No wypuść mnie. Weź, rozwal tą kratę przede mną. Ile ty masz życia? Kurde, przeżyłeś to. One wybuchają na piecyk. Co? No ja mam mocne rzeczy, stary. No co to jest? Ej, ja nie mogę wyjść. To zobacz, co cię tutaj czekało. Aha, dobra, zamrożona. Frozen 2. To jest jeden z najfajniejszych chyba creeperów. No, patrzcie. Ja pierdzielę, to tak niesamowicie wygląda, stary. Ej, stary, fajnie by było, gdybyśmy przy domku to wytestowali. Znajdźmy jakiś domek na szybko. Stary, zanim znajdziemy jakikolwiek domek, patrz, stary, patrz na to, chodź, tutaj, patrz, sęk w tym, żebyś najpierw odpalił Light Creepera, a potem, żeby on zaatakował tego Reverse. I zobaczymy, jak bardzo się zmieni mapa. Uwaga. Dobra. Okej, mamy go, Dobra, naładował uwaga. Się i co będzie? O nie, wow! Ale wielkie! Ale to jest gigantyczne. Stary, całą wioskę możemy przekręcić. O kurde. Czaisz? Okej, dobra, dawaj, w tym. Ten wielki dom odwrócimy. Ale najpierw nie! Oho, patrzcie, jest odwrócony! Zobaczcie na to! Zobaczcie na to, wygląda. Jest cały dom odwrócony! Ale kozackie, stary, ale tego dużego odpalmy. Dawaj tutaj. Dobra. Okej. Okay. Posłał! O nie, co tu się stało? Nie wszystko się odwróciło, stary. Patrz, jest jeden creeperek i co? Chyba jak się go walnie, to on się robi ten, iluzję. O nie, jak się podejdzie! No. Aha, no, i niektóre są klonami, które nic nie robią, a jeden tylko wybucha. No, tak. No i zostały nam już 6 tylko ostatnich creeperów. Co to jest? O kurde! Tego nie wiedziałem! Ale on jest kozacki! Co jest grane? No patrz, odrzuca Tieti. O nie! A one same nie wybuchają? Nie, patrz, rzuca w ciebie. Wow. Co tu się dzieje? O nie! Jak wszystko wybuchło. Żyje! Jak żyje. Ty to robisz, że ty masz tyle? Co jest? A co to jest za creeper niby? Chodź na chwilę tutaj. Tu, wejdź w nie, proszę. No. Dobra. Wow. To są stone'owe! O kurde! Co się to dzieje? Okej, elo. Ej, te stone'owe są fajne strasznie. No. Wow. A te też ci zrobiłem, stary, wtedy. No. W tej kopalni, co spadłeś. What? O kurde. Ostatni już, czyli wind. Wiatrowy. I spring. Nie, jak ten spring działa, co on robi? Wow. A leci do góry i spada, on jest fajny. Dobra, także to są wszystkie creepery, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i w następnym odcinku pewnie to ja będę się znęcał nad nim. No, więc zobaczymy, jakiego moda jeszcze weźmiemy, ale na pewno epicki, więc subskrybujcie, to było na tyle, na razie. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!